Dobry wieczór, jest nam... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest nam bardzo miło, że przyszliście. Jest to wydarzenie... Tak? Ktoś powiedział, że też? Tak, ja. Okej, szkoda, że jesteś jedna na 50. Bardzo miło. Ale to wciąż bardzo miłe. To jest dziewczyna najebanego typu, ona się cieszy, że ktokolwiek inny jest oprócz niego. Tak, jest bardzo miło. Jej nie jest miło, że ona jest tutaj, jest miło, że ona jest na wolności. No ostatnie chwile przed piwnicą. Do niej poszedł bezdomny, ale miała takie w końcu ktoś normalny. Troszeczkę tak. Słuchajcie, zastanawiacie się może, co tutaj będziemy robić. Prawda jest taka, że ni chuja nie wiemy. Jak zawsze, nie mamy pojęcia, co się będzie działo. Jest nam bardzo miło, że przyszliście. Będzie to wydarzenie, które będzie polegało w całości na improwizacji, na naszej rozmowie z wami. Więc jeżeli pierwszy rząd nie widzieliście tego wcześniej, to jesteście w chujowej sytuacji. Jeżeli nie wiecie, co tu robicie, to naprawdę będzie na was tyle uwagi, że kurwa rodzice wam tyle przez całe dzieciństwo nie dali. To jest ich terapia, ich terapeuta ich tu skierował. Idźcie do pierwszego rzędu na wspólną gaduchę. Tam tak, się tak. Dowiecie o sobie prawdy. Każdą traumę z dzieciństwa przepracujemy, spokojnie. To jest... Jaką miałeś traumę w dzieciństwie na przykład? Jego matka z tyłu. Jak on teraz powie. Ale podoba mi się, że nie odpowiedziałeś od razu, nie miałem, tylko... Tak. On zaczął rozkminiać, odbijał notesik taki, kurwa, o czym mu powiedzieć, to jest... Bez kitu, którą z tej plejady traum wybrać? Taki papirus się rozwinął, jak w starożytności. Bez kitu, stary pił, a mama też nie była taka obecna. Tutaj trzeba się troszeczkę zastanowić. No słuchajcie, jeżeli ktoś się poczuł tym dotknięty, co się wydarzyło do tej pory, to kurwa może tak nie najlepiej wybrał. To jest początek. Skupmy tego biletu. Warto powiedzieć, że to jest edycja świąteczna, czyli dzisiaj będzie też święta, klimat świąt, stąd nasze czapki, jakby ktoś nie wiedział. I też jest choinka i są prezenty. I tu jest... Zajebiście, bardzo dobrze. Jest jedna łapczywa osoba. Zajebiście. I jest taki, będzie jest taki pomysł, który jedyny nie jest improwizowany, który przygotowaliśmy sobie wcześniej, że będziemy rozdawać wam prezenty. Fajnie? Super. To jest, słuchajcie, na patrzesia możecie pójść na spodek, ale kurwa żadnego prezentu nie dostaniecie. To wam od razu mówię, coś za coś. Może nie żarty są nie dla każdego, ale kurwa prezenty są. Realne. Mamy 10 prezentów, was jest trochę więcej, ale już powoli eliminujemy ludzi, na przykład ciebie. Zostało tylko 49 osób do odbiorowania. Tak. Zadzwonimy do starego, żeby wrócił do ciebie. To jest też prezent, już 40, 48 zostało. Czemu ty się cieszysz, że stary wróci? To jest twoja matka. Serio? Ona też by chciała. Ona siedzi i ma takie, uważaj, czego sobie życzysz, kurwa. Ja znam tego typa, to jest... On może wrócić, ale na pewno nie trzeźwy. Ona ma takie, Heniek wróci? Trochę kiepsko by wyszło, jakby się okazało, że pan jest ojcem, bo wtedy trochę byłoby głupio, że tak z pana pizgama, a pan cały czas był obecny. Aczkolwiek wątpię, że pan jest ojcem. W ogóle pierwszy rząd, znacie się? Tak. Wszyscy się znacie. Wszyscy się znacie. Jakie są między wami korelacje? Chciałem zapytać, skąd się znają i pomyślałem, że z sierocińca, ale mówię, po chuj będę to mówił. Matka z synem z sierocińca się znają. To jest ta pojebana relacja trochę. Bo to jest odpowiedzialna matka, ona wiedziała, że nie da rady i dała na przechowanie na 18 lat, kurwa. Nie jak te teraz narwane do okna życia pakują. Czyli wiemy tak, jest syn, matka i dalej, kto jest? Ty jesteś? Narzeczona. Narzeczona? I siedzisz za matką, kurwa? Ale to mi się podoba. Dorosła para, a matka między nimi. Nie ma chuja, wiesz? Może normalnie im pozwala, ale mama ma taką trzeźwość, idziemy na Kutka i Sobańca, kurwa. Po chuj mają na całej Piotrkowskiej gadać. Ten najebany... Działa między wami. Ten najebany jak zerka, to? Nie wiem. To się dobra. Tu ręka będzie szła i matka. Gdzie ta ręka? Za wcześnie jeszcze. Troszeczkę tak. Nie. Jesteś w ciąży. To jest dziwne, że masz 6 browarów pod sobą. Łódź, kurwa, ja jestem w ciąży, więc... Każdy w tym kraju se radzi jak umie. Niektórzy wyjeżdżają na Słowację, a inni... Dzisiaj jest tylko 300, bo żeby dziecko było zdrowe. To nie jest tak, że nie chce dziecka, po prostu nie chce takiego zdrowego w 100%. Nie chcę, żeby miało tak za łatwo. Takie rozpieszczone też se w życiu nie poradzi. Który tydzień ciąży? 15. Kurwa, a teraz ile to będzie na psie lata? Ile to będzie na miesiące? No 15 podzielić na 4. 4, 8, 12. No 3. 4. Niecałe, niecałe 4. Niecałe. 3. 3 z hakiem, nie? A mam do was pytanie.
Kto uważa, że te czapki to jest wyjebany pomysł, bo Adam się nie chciał zgodzić? Ha! Jest! Jeden zero, kurwa! Masz dla dziecka na prezent! Masz. Jak nie będzie ja beczek, to wtedy możesz dać czapkę. Ja mu mówiłem na backstage'u, Adam, to jest wyjebany pomysł. Adam mówi, musimy zobaczyć, to jest wyjebany pomysł. A to nie Adam był na plakacie w czapce? Na plakacie w czapce? Słuchaj, my chcemy gadać z ludźmi, ale tylko nie z tobą, dobra? Tak, bo ten przyszedł z drugiego rzędu pan dokładny, kurwa. A czy przypadkiem, czy na plakacie Adam nie był z lewej? Jakbym, czy nie staliście na odwrót? Kurwa, czym ty się zajmiesz, że jesteś taki dokładny? Programuję. Programujesz? No, to by się zgadzało. Dawno z domu nie wychodziłeś, co? Bo dzisiaj tak... Po COVID-zie tak nagle wyszedł. Od dwóch lat nie wychodziłeś z domu? O kurwa, no to pytanie, gdzie się poznaliście, odpuścimy. To jest rodzeństwo, oni się poznali. Bez kitu, no słuchaj, i tak byliśmy zamknięci, kurwa. A jak masz na imię w ogóle? Kuba. Kuba, witaj Kuba. Jesteś z Łodzi w ogóle? Nie. Nie, kurwa, coś czuję, że to jest miejscowość taka obok Łodzi. Jaka jest miejscowość, Kuba? Od 10 lat mieszkam w Łodzi. Od 10 lat mieszkasz w Łodzi, a skąd pochodzisz? Z Wolborza. Z Wolborza. Pod Piotrkowem. Wolbusz pod Piotrkowem. Wąbusz. Wolbusz. Stary, nie znam tej miejscowości, ale jedno wiem. Dobrze, że spierdolił. Słyszę nazwę Wąbusz. Tam też się cieszę. Też się cieszysz, nie? Tam raczej wielkie kariery się nie rozgrywają, kurwa, nie. Łodzi też nie. Najważniejsze, że jest twój, kurwa. Co to od razu, że jakiś wiesz? Co brat, to brat. Dobrze, bardzo dobrze. Pani walczy o prezent. Co brat, to brat. Tak. Tam jest dane coś. Tam jest taki sektor pod grą cały czas, kurwa. Tutaj filuje, co będzie, coś pierdolnie. A ci się cieszą przynajmniej nie do nas jeszcze. Tak, oni bierzcie Kubę z Wolborza, frajera. Tu rodzina w pierwszym rzędzie. Tam gdzieś siedzi taki sektor z Gierza i co? Można nie znać? Wąbusz? Wolbusz? Wolbusz! Kurwa, nie ma takiej miejscowości. Ty to wziąłeś z tablicy Mendelejewa na bank. Wolbrum, kurwa, co tak? Chodzi w reakcję ze złotem na bank. Co to z Gierza, tylko że ja się nie wstydzę, skąd jestem, nie? Ty się nie wstydzisz, skąd jesteś? A powinieneś. Ale to nie widzicuję. A byłeś w Wolbuszu? I oczywiście, że byłem. Ja tam... Piękne miasto. Piękne miasto. Powiem wam, ja Adama lubię, tylko mógłbym mniej kłamać. Kurwa. To wam tyle powiem. O, co ja nie robiłem w Wolbuszu? Ilu Wolbusz ma mieszkańców oprócz ciebie? 3000. No to tak jest, no. To już jest. Tam jest sołtys? Kto tam jest? Burmistrz. Burmistrz jest. Startowałeś? Już nie było tam. A ma konkurencję w wyborach, czy jest po prostu się zasiedział i chuj, 30 lat? Ma, ale nikt nie przebił. Skurwesyny z Wołborza polują na chuja, tak? Ja nie powtórzę tego. Wołbusz, kurwa, wokabularz mi siada. Ewidentnie. Zgierz. Ty byś była zajebistą panią logoped. Zgierz i dobrze. Panią logoped, to zawsze. Mi odjebało, mi się wydawało, że ona jest super bohaterem i ma jakieś super moce, kurwa, moc mówienia. Super logoped. Pani logoped. Serio? Jesteś nauczycielką? Tak. Czego uczysz? Edukacja wczesnoszkolna. Czyli? W przedszkolu. 1-3. I na przykład uważasz, że on ma wyższy iloraz inteligencji? Tak, ale nie dużo. Jest to inteligentny człowiek z niektórymi... Fajnie, że na to się oburzyłeś. Co ty pierdolisz? Zdradzasz mnie? Jak inteligentny, kurwa? Myślałem, że jesteśmy razem. On ma paralizator. Dla tych... Ma też objawy Aspergera. Jak masz na imię? Katarzyna. Katarzyna, bardzo ładnie mówisz o Kubie, tak? Że inteligentny i ma objawy Aspergera, tak. On ma paralizator, jak ona źle mówi, to on robi... Bardzo inteligentny człowiek. Nie, Aspergerowcy nie mają. Do kogoś telefon dzwonił? Jest okej? Okay? Michał, to tylko w twojej głowie. Halo, przepraszam, ja muszę odebrać. Tak, w Wołbożu jestem, nie mogę rozmawiać. W Wołbożu. Dzwoniła pani logoped. Pani logoped z Wołboża. Po prostu, pani logoped z Wołboża. Ona została burmistrzem właśnie. Tak. Serio? Asperger?
Bo to jest bardzo ciekawe. A czy ty, Kuba, pół żartem, pół serio, a ty tak się do tego przyznajesz? To mi się podoba. Serger, Kuba, bierze butelkę i... Chyba przyznajesz. Mam pewne aspekty. Masz pewne aspekty. Jest dokładny, inteligentny, no to są cechy. Dokładny, inteligentny. Kurwa, to ja chyba też to mam. Musimy się poznać. O kurwa. No ktoś tu poluje na dokładny trójkąt, kurwa. Będziemy się licytować, kto ma większego Aspergera. Ja mam większego. Ja mam większego. Ja mam takiego Aspergera. Nie będzie to najbardziej upojna noc, ale po wszystkim będziesz miała dokładnie posprzątane, kurwa. Wszyscy wiemy, że kobiety to lubią. Robiłaś podyplomówkę za Aspergera? Tak. Wow, kurwa, kto by pomyślał? Taka inteligentna w Łodzi. Ale najpierw go poznałaś, czy najpierw wybrałaś podyplomówkę? Najpierw go poznałam. Serio? Tak się zagłębiłam. To jest tak romantyczne gówno, że poznałaś jakiegoś typa upośledzonego i miałaś, nie odrzucam go, tylko rozpracuję. Nieupośledzony! Dokładny! Dokładny. Tak, tak. Ja teraz sobie przypomniałem, ja w podstawówce miałem klasy z oddziałami dokładnymi. Dokładnie tak było. Ci, co się uczyli dokładniej. Jaka jest dalej relacja? Siostra. To jest twoja siostra. Tak. I ty? Kurwa, was jest piątka, wy byliście kiedyś w familiadzie? To by był głową rodziny. Przejebane, jak się dziecko urodzi, szóstki nie może być. Jednego trzeba będzie odpierdolić, pewnie jego. Nagle się tata znajdzie, kurwa! Wygrali finał beze mnie, ja też. Tutaj musi być piątka stała liczba, jak stary wraca, syn odpada, no niestety. Ale tak, jak w familiadzie. Słuchajcie, co byście przywieźli z pamiątki w wakacjach w Meksyku? Sombrero. Sprawdźmy. Nie, no nie ma. Nie ma sombrero. Pierwsza odpowiedź. O, dobra, dobra odpowiedź. Śmieszne, bo gdyby to się rozwinęło, teraz rzeczywiście byśmy grali do tak, familiadę. Tak, to, bo to możemy przemyśleć. Zrobimy kiedyś edycję familiada. No. A może tak, nie wiem, kto jest na przykład pierwszy raz na stand-upie? Wyśmiał cię. Pierwszy raz. Bez kitu, ja pytam, a koleś, nie wyobrażaj sobie, kurwa. Byłem już na takich jak ty. A na przykład wy, skąd jakby decyzja o przyjściu? Wybierzcie głowę rodziny najpierw, poczekaj. Bo o, głowa rodziny? Szło tak, byliśmy na już jest samorzutnie wybrana głowa rodziny. Byliście na Michale, no? Tak, byliśmy na Michale. Wszyscy w piątkę? Nie, ja z Kubą. Ty z Kubą. A ja kiedyś będę na Kubie. Jak nie będzie stać, no na ten moment nie, ale... Byliście z na Michale? Tak. No. Była mała reklama, więc... Aha, była reklama tego wydarzenia. Tak. Dobra, czyli oglądaliście mówił sens gdzieś, a zobaczmy chuja bez materiału. To takie... Zobaczmy jak sobie, aha, no to bardzo fajnie. W sensie to jest miłe, że byliście na mnie i nie dość, że wam się podoba, stwierdziliście, o, wracamy na niego. Nie, nie. No bo tak damy mu drugą szansę. Może z drugim typem będzie lepiej. Przyjdzie we dwóch. Michał powiem taki słabą poś powiedział, ty ja z kolegą przyjdę, co? Weźmy to, zobaczymy wtedy pani logopę. Przepraszam, że cię oplułem. No zobaczymy. Kurwa, ty masz piwo wziął, jak zobaczył, że tu leci ten. Kurwa, ja tyle nie wypiję. Jest cały czas więcej. Proszę. Bez kitu. Teraz proszę. Kurwa. Proszę bardzo. Teraz. Herbatkę nie, mamy zimową, kurwa, święta. A kto uważa, że herbatka to wyjebany pomysł? Stop. Kto uważa, że prezenty to jest wyjebany pomysł? Mój! Jaki twój, kurwa? Mój! 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 Kto to pakował? Mój! No. Ja to pakowałem. To kurwa... Aha, bo nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy też, którą tak. Już dawno przegapiliśmy, ona już jest poza nami, bo my się założyliśmy no za tak. Damem, przed wyjściem na scenę, że kto pierwszy przeklnie, płaci drugiemu stówę. No, ale mi się wydaje, że już przeklinaliśmy. No, poszło się to jebać. Ha! Zdecydowanie. Nie, od teraz. Od teraz się zakładamy, że kto przeknie, ten płaci stówę. Od teraz się zakładamy? O, tak. Dobra. Jesteście... Przetniesz? Proszę. Jak masz na imię? Kacper. Kacper, Kuba. Dobra. Kacper, jak zauważysz, że ktoś przeklina, możesz śmiało mówić. Dobra, ale 50% dla mnie. Może ktoś inny przeknie, co? Bo... Zmieniamy cwela, wolę tego dokładnego z Wolbrona. Powiedziałeś cwela, powiedziałeś cwela. To nie jest przekleństwo, to jest przekleństwo. To nie jest przekleństwo. Przekleństwo. Mam wielu kolegów cweli, wiele razy się cweliłem. Mój menadżer jest nawet cwelem. Dobra. Od teraz. Nie, ja już nie chcę z tobą grać. Już nie zakładam się z tobą. Nie, od teraz. Nie. Od Sebastian? Nie. Nowy start zakładu? Co uważasz? Nie. To jest operator.
No. To jest dyrektor artystyczny tego przedsięwzięcia. Mamy dyrektora artystycznego. No. Co prawda na tym samym budżecie co operatora i organizatora i kierowcę, no jakby radzimy sobie jak możemy. Taki jest chłopak, no. Pieniędzy jakoś specjalnie nie lubi, ale lubi się pośmiać i tym go schłoniliśmy. Jeszcze raz, od teraz jest stuwa. Git? Dwie stówy. O. Mamy tu kogoś pierdolonego w hazard. Ja daję dwie stówy. Ty myślisz, że się zakłada też z nami. Bez kitu pan Blackjack się pojawił. Pan ruletka. Od teraz jest stuwa. Dobra, no niech stracę. On nie przecina, bo on chce hajs. Mamo? Mamo. Jest mój stary i mama też, Michał. To jest dziwne. Dobra, od teraz kto przeknie, płaci drugiemu stówę. Proszę dobra. Was, łódź o czujność. Dobra, bo my nie zdążymy rozdać prezentów. Czy to jest taki pomysł, że jednak weźmiemy je sobie? Wiesz co, nie moim zdaniem nie bierzmy ich sobie, bo ja je widziałem. Nie wiem, czy to jest takie najlepsze. Nie, prezenty są wyczesane. Są absolutnie wyczesane. Może właśnie, czy ktoś na przykład jest taki, kto chce prezent, wejść tutaj, kurczę, dostać prezent? A co trzeba zrobić? Co trzeba? Przyjść tutaj. A jaka? Jaka? Ja się boję teraz mówić, bo ja... Boję się, że powiem jakieś wulgarne słowo. Trochę tak, to jest super. Zamiast tego zakładu po prostu będziemy milczeć przez dwie godziny. Tracimy na tej imprezie bez wulgaryzmu. Bo ja się... Trochę tak jednak. Te wulgaryzmy są potrzebne w stand-upie. Ja pierwszy raz myślę, co mówię. Pierwszy raz myślę. To jest naprawdę niesamowity stary. To jest... A w Łodzi? Myślałem, że to jest błąd. W Łodzi. W Łodzi nie przeklinać to jest błąd, tak. A w Łodzi nie przeklinać to jest błąd. Bo nikt cię nie rozumie. Bo nikt mnie nie rozumie. To jest prezydent Łodzi, nikt się nie rozumie. Jest pani prezydent, więc. Bo trzeba przyjść i sobie wybrać prezent. Jest osoba odważna, która pierwsza przyjdzie i rozpakuje przy nas prezent. I chodzi o to, że jest 10 prezentów i generalnie no, każdy kolejny będzie wybierał z mniejszej puli. Na przykład ty wyglądasz, jakbyś się nie bał. Brawa! Brawa dla Hulka Hogana! Cześć, jak masz na imię? Jezus Maria, ja mam złamaną... Wiesz wszystko! Wiesz, nas nie bisz! Chybatkę? Ty powiedziałeś przekleństwo? Po stówie dawaj. Dobra, wybierz sobie coś. Mateusz, dobrze pamiętam. To jest na nasz stand-up? Mateusz, normalnie bym się kłócił, ale jesteś tak potężny, że może faktycznie masz rację. Chciałbyś takiego starego? Przeniesie cię przez próg. Bilety na jakbyś miał takiego starego i by poszedł, to byś tak nie tęsknił, żeby wrócił. No, może nawet lepiej. Że Mateusz, go... masz pulę całą, możesz sobie wybrać. Jest 10 prezentów. Oprócz herbaty. Co chcesz, bierz? Oprócz herbaty. Herbata tak, nie dla ciebie. Nie dla Mateusza herbata. Proszę bardzo, rozpakuj, żebyś pokazał, bo to jest element dzisiejszego wieczoru. Zajęcie Mateusza brawami. Wiecie, pierwszy się odważył, to nie jest byle co. To nie jest byle co. Co masz? Masz traumę. Ja widzę, że ty myślę, że my ci traumy nie zdejmiemy, wiesz? O, ten się... Asperger się uruchomił. To jest twoja biografia? Może ja pokażę, bo Mateusz... To jest Beata Pawlikowska, narkotyki, anoreksja i inne sekrety. Powiem ci, że o tej anoreksji to co chociaż posłuchasz, jak tak na ciebie patrzę. Audiobook, proszę bardzo, Mateusz. Dobra, byłeś grzeczny? Kurwa. Nie, dobra, nie było. Powiedziałeś, pytania. Powiedziałeś! Stop! Teraz mnie w chuju już nie oszukasz, kurwa. Jest nagrane, powiedziałeś, kurwa. Dawaj stówę. Nie, to są dwie. Ostatnia stuwa. Woo! Dobra, dziękuję. Ale teraz już się odblokowałem, ja pierdolę. Tak, teraz jest lepiej. Naprawdę, no. Tak mogę cię chujem nazwać, takie, to no. Jest lepsze. Takie... Cieszę się, Mateusz, że nie mogę wulgaryzmów używać, jak byłeś. Bo bym ci powiedział, co myślę. Ja zacząłem używać, bo jak stanąłeś w ognie, zrozumiałem, że moją jedyną formą obrony będzie słowo. Że tutaj raczej nic innego nie mamy. Ja pierniczę, długo jesteście razem? Bo to jest pytanie... Prawie 10 lat? Oh shit, brałaś go jak już był taki potężny? Większy był? Grubszy. Grubszy, ale po prostu przy tobie się nie tak... Nie znam jej.
Też bardzo grubsza. Ja jestem w stanie w to uwierzyć, teraz jesteś tak potężny, że obca kobieta coś tam gada i się od razu do ciebie przyznaje. Ja wierzę, że tak to działa po prostu, że tak. Byliście oboje grubsi, ale to poznaliście się na przykład w cukierni? Na siłowni, a? Czyli was zmiana razem podyktowała ten... A ktoś był na przykład trenerem personalnym? W sensie ktoś tam pracował? Czy ty jesteś trenerem personalnym? Słucham, co powiedziałaś? Ale żeby było śmiesznie, to emeryta też. Jesteś emeryta? Śmiesznie było, gdybyś był trenerem personalnym emerytek tylko. I rentę tak trzyma w ręce. I proszę tą rentą tak. To było ciekawe. Przyjdź, oddaj rentę, koniec zajęć. Możesz, jeśli się chcesz. Tyle tego było potrzebne. Widzę, nie było to takie ciężkie. Mateusz wyszedł. Wcale się nie baliśmy. W ogóle, ja się bałem w chuj. Teraz mogę jakby szczerze przyznać. Ale będziesz... To jest audiobook? Bo to a to jest audiobook, tak. Prezent. Będziesz słuchał tego? Kurwa, zaraz włączę. A jakim autem jeździsz, że się mieścisz? On tirem jeździ. Jakim? Włączę voucher. Włączysz voucher, czyli się wstydzisz. Czy... Tico. Tico? No to jak tam wszystkie siedzenia wyjebał, to może tak. To i może ona biegnie z tyłu, nie po prostu, bo się nie mieści. No kurwa, jesteś trenerem personalnym cały czas, nie znasz dnia i godziny treningu po prostu. Ale fakt, moje auto jest w chuj małe. Jakie chuj małe jest twoje auto? TT. Audi TT. Audi TT, to jest takie mniejsze. Kojarzę. No. To było kiedyś moje ulubione auto, jak byłem dzieckiem. Miałem taką figurkę. Jeszcze raz? Też, ale już nie jest. Już nie jest. Od czemu? Bo kupił. Tak zawsze to działa, no. To a może... Jakie... No. Nie. Jakie jest teraz twoje ulubione auto? Nie wiem, czemu kurwa mnie wycwelowało troszeczkę. Każdy, kto mi siedzi, moja żona. Oh, shit! On powiedział, może nie słyszeliście, że w każdym, w którym siedzi jego żona. Tak, bez kitu. To jest dopiero otwarty związek. Czyli na przykład... mnie, gdzie chcesz, tylko nie przynoś tego na chatę, kurwa. A jakby... A, że ty jest, no właśnie, jakby twoja żona siedziała u mnie w aucie, to też to było twoje ulubione auto? Nie wiem, czy żartować, bo on jest duży. Żartuj, słuchaj, mi nie zależy na wyświetleniach, tylko abyś ty wpierdol dostał. Ja już jestem naprawdę zadowolony. Ja za tą stówę ze zębów nie wstawię, kurwa. Powiem nawet ci, koronki. Stuwa za to, żeby Mateusz ci najebał i żebym go stał z boku i miał rączki czyste. Mateusz by cię lał, jakby Mateusza crowdworkował, kurwa. Ja bym najpotężniej jak potrafił. Długo już go bijesz, kurwa. Tak bym ci pomógł, stary, nie ma żadnego problemu. Najebałeś kiedyś komu? Złodzi, no. Śmieszne, gdyby ona powiedziała, no mi. Stare dzieje. I wtedy Kuba z Aspergerem, mówiłem ci, inni też tak mają. No, to nie jest nic takiego dziwnego. To nie jest kwestia przemocy, a dokładności. Ale to mi się podoba, tak. Stand-up w Łodzi, tak sobie luźnie gadamy o biciu kobiet. Gdzie ja nie... Gdzie... To jest jedyne miasto, gdzie po prostu połowa facetów robi. No i co, kurwa. Uderzył, to uderzył, tak. Bez kidu. TT jest mało miejsca. Większość... A jak inaczej wychować, kurwa? Ja nie rozumiem na zasadzie. Nie, oczywiście, jak to będzie na YouTube, nie pochwalamy bicia kobiet. Nie pochwalamy w ogóle bicia się. Nie pochwalamy. Chyba, że konia, ale to... Nie, naprawdę chciałem do tego jakoś nawiązać, a mówię, nie chuj, koleś powiedział na scenie, że lubimy walić konia. Ale co nie ja nawzajem dodać, sobie, nie? Żeby nie było, to raz się zdarzy, ale nie więcej. Nie więcej. To nie będzie lepsze. Zawsze mamy takie, kto pierwszy, ten pierwszy po prostu. Raz nie trzeba nagrody. Raz się założyliśmy na scenie, że kto pierwszy zwali konia, ten drugi daje mu stówę. O Jezus, dokładnie. I poszło szybciej niż z przeklinaniem. Szybciej. W trzeciej sekundzie oboje doszliśmy. Dobra. Nie przemyślałem Adam, czy tego. To się da zacząć od nowa? Bo ty bym zainteresowany, jakby się dało jeszcze raz wejść i bez walenia konia. To się wytnie. To się wytnie, tak. A ile masz lat, Kasper? 25. A ile miałeś lat, jak tata odszedł? 20. No to długo wytrzymał. Wydaje mi się, że jak na starego w Łodzi dwie dekady, to jest niezły wynik. To jest naprawdę może nie jakieś złoto, ale taki brąz, kurwa. No porównanie jak z brązem, no. Coś takiego. Damy mu prezent, bo mi go szkoda. A może tam na przykład kogoś zaczepimy? Tutaj jest taka ekipa... Tutaj drugi rząd na przykład? A
A wiesz co? W ogóle masz coś na tym, mogę ci zdejmować. Ja pierdolę. Przez moment myślałem, że cię zakochuję. Że się zakochujesz? Bez kitu. Zapytajmy parę. Pierwszy raz na stand-upie jesteście? Nie. Rewelacja. A na kim byliście? Ale jak na nim, to nie mówcie. Na tobie. 2-2! Masz prezent! Nie! To jest chore! To jest chore! 2-2! Jak masz na imię? Gosia, jak ma na imię twój... Huch? Kto? Jak ma na imię twój... Huch? Ten po lewej, jak go nazywasz, jak go zwiesz? Konkuben. Konkuben! Czyli wracamy do bicia łódź, kobiet. Kurwa. To jest... Do tematu bicia wracamy, to jest... To jest złódź jednak, niech was najem nie rozłączy, kurwa. Gosia i... Gosia i Kacper. Kurwa, same Kacper. Kacpre i Kuby. To jest, były zniżki jakieś dla osób po imieniu Kacper i Kuba? Bo jest Kuba, Kuba, tak? Jak już się pogubiłem. Kuba, Kacper, Kuba, Kacper. Dobrze, że są kobiety, bo by, to było pojebane, to powiedziała też, że ma Kuba. Jest Kuba i Kacper. Oni są, razem sobie żyją. Szalone! Tylko tyle mam do powiedzenia. Twoja obserwacja jest faktycznie szalona. To jest idealny komentarz do kurwa, sytuacji. To podoba... Co dostała? Chyba, Michał, potrzebujesz przerwę, bo... Co? Yeah! Prezent odpakowałaś. Pokaż prezent, pokażemy wszystkim, bo on jest ciekawy. Mogę? To kupił Michał i ten prezent mi się podoba. To jest prezent, że jak robisz sobie, żeby było lżej... Żeby było lżej? To strzelasz sobie do tarczy. Siedzisz normalnie, zajmujesz się swoimi rzeczami i sobie tutaj strzelasz, nie? Tak. Rewelacja. Proszę bardzo, oddaję, żeby nie było, że... Rewelacja. Gosia, jak ty jesteś zadowolona z twojego prezentu? Bo tutaj zabrakło takiego pytania. Wspaniale, tym bardziej, że tutaj mamy nowego strzelca wyborowego. O kurde, chcesz to rozwinąć? Powiedziałaś tak, jakbyś chciała to rozwinąć. Dlaczego jesteś nowym strzelcem wyborowym? Wcześniej byłeś strzelcem chujowym i awansowałeś na wyborowego. Czemu? W sensie strzelasz na strzelnicę? Zrobiłem patent strzelecki. Patent strzelecki zrobiłeś. Na jest takie... coś takie jak patent strzelecki? Co to jest? To jest... Na... Nie, nie ma, tylko zrobił. On sobie wymyślił, patent zrobiłem, ale nie ma takiego, jest, ja mam patent. Tak, taka sobie... jest ustawa o broni, że pozwolenie można nabyć albo sobie wymyślić. Ale co, masz patent okay. Na ostrą broń? Nie no, patent, żeby mieć pozwolenie do celów sportowych. A czym się różni patent od pozwolenia? O czym my tutaj mówimy? Bo chyba nam coś ucieka. Musisz mieć patent, żeby mieć pozwolenie. Czyli najpierw jest patent, a potem jest pozwolenie. Tak. I będziesz robił pozwolenie? Czy zrobiłeś tylko patent, żeby mówić na stand-upie, że ja mam patent? Ja mam patent! A robisz pozwolenie? Mam patent! Będziesz robił pozwolenie na broń? Rewelacja. A po co ci pozwolenie na broń? Aż tak cię wkurwa? Bo mieszka w Łodzi. Powiem ci, ta twoja goła, kurwa! Jak ją bijesz, to przestań, bo naprawdę zabawna. Na niego bicie to za mało, on jeszcze musi pozwolenie na broń zrobić. Na wszelki wypadek. A gdzie pracujesz, Kacper? Kacper czy Kuba? Kacper. Kacper. Gdzie pracujesz, Kacper? Ale pytasz o miejscowość? Czy... Nie, rodzaj wykonywanych usług twoich. Programujesz i potrzebna ci jest broń, to się w chuj łączy. Co jest grane? Jak wirus atakuje, będę gotowy, kurwa, a was nie starcza. On będzie grał w Counter-Strike'a... Będę się bronić przed tymi śmieciami. Będzie grał w Counter-Strike'a z prawdziwym pistoletem, jako jedyny. W monitor strzela, kurwa. Czy zabiłem go? Umie się bawić jebany. I powiedz, będziesz miał pozwolenie, masz teraz patent i co musisz zrobić, żeby mieć pozwolenie na broń? Czekam na licencję, bo w patencie... Ja pierdolę, patent, licencja, pozwolenie, jesteś pewien, że nie robią cię w chuja? Patent, licencja, pozwolenia zgodne... Słucham? Jeszcze raz? On ma pozwolenie? To wydaje mi się, że powinnaś sprawdzić to jego pozwolenie. Ja myślę, że... Mnie się wydaje, że to jest handel bronią, ale nie za bardzo to jest legalne. Tak, mi się wydaje, że tu jest handel bronią, że w przerwie Mateusz sprzeda Kacprowi coś. Szczerze powiedziawszy, bardziej wierzę jemu niż Mateuszowi. Wybacz. To się zaraz zmieni. Dobrze. Jak nas będą pytali, i co, robicie dalej? Gadułem z Sobańcem? Robiliśmy, ale Sobańcowi najebali. Zastrzelili go, bo...
To byłoby fajne, jakbym robił kolejną. Cześć Gdańsk, no jestem sam, Sobańca odjebali. No niestety, ale spokojnie, typ miał pozwolenie, zgodę, patent. Ogólnie to wszystko jest w świetle prawa. Sobaniec nie żyje, ale nie ma powodu, żeby się smucić. Kurwa. On nie pójdzie siedzieć, bo on z legalnej broni mnie zajebał. To nie było tak, że on... Była legalna broń, więc mógł użyć. Dokładnie tak to działa. Jak masz prawo jazdy, to też możesz przejeżdżać ludzi, Adam. To jest dokładnie... Ci wszyscy uchodźcy w Berlinie po prostu nie mają prawa jazdy i to jest problem, kurwa. I będziesz, czekaj, masz patent, robisz teraz, co powiedziałeś, zgodę, nie? Licencję. I potem robisz pozwolenie. I powiedz mi, po co ci to jest? Bo to jest mega ciekawe, wiesz, że sobie często gadamy z ludźmi, na zasadzie długo jesteście razem. A tutaj jest ktoś, kto będzie miał, kurwa, klamkę i będzie mógł odjebać z kurwa syna. Wiesz, o co chodzi? I to jest, w ogóle się zmienia dynamika, bo ja mówię, Mateusz, to jest największy chuj tutaj. Chyba nie. Mamy niepozornego cwela, który... Mateusz, proszę cię, nie wstawaj, bo zmienię zdanie. I powiem ci, że ja się ciebie nie boję tak długo, jak siedzisz, kurwa. To... Ty masz tak ze starym, co? Nie. Nie wiem, czy to takie potrzebne było. I powiedz mi, będziesz miał pozwolenie na broń? W jakim celu? Sportowym. Sportowym? No ale to co? To musisz mieć pozwolenie, żeby strzelać na sportowo? Bo sportowo rozumiem na strzelnicy. No tak, ale jak masz pozwolenie na broń do celów sportowych, to możesz też mieć broń w domu i ją nosić i tak dalej. Inne pierdolone. Możesz mieć broń w domu i ją nosić i potem nosisz broń pozwolenie. Po chacie dla celów sportowych? Kurwa. On będzie wracał do domu. Obiad jest zrobiony z pistoletem. Nie ma, jo, no, ja chodzę tylko. Ja mam patent, kurwa. Obieraj ziemniaki, kurwa. Gocha tam obiera ziemniaki. On, Gochy, wiesz, wóz głowy nie spadnie, ale tutaj są tarcze w kuchni, że nie psz, kurwa. Psz. Gocha, rozbieraj się, ja mam okres, a ja mam broń, kurwa. Poczekaj. Albo dobra. Już Gosia Łódź wprowadziła bicie kobiet na nowy level. Jesteście skurwysyny niepowstrzymywalni jesteście na zasadzie. I będziesz po prostu mógł nosić... A jaką będziesz mógł nosić broń? Ale broń w sensie, chodzi mi o krótką, długą, czy to nie ma takiego rozróżnienia? No, karabin, pistolet trzeba. Czyli kurwa wszystko. Czyli to, w czym ja gram w Far Cry'a, kurwa, całe asortymenty będziesz mówić na chacie niedługo. I będziesz się trzymał na chacie po prostu, to będzie... Kurwa, rozumiesz? Ten koleś będzie miał cały asortyment na chacie, kurwa, wszystko. A my mu daliśmy taki, tak, a my mu daliśmy taki pistolet z rzutkami, jak se kupę robi, kurwa, żeby se postrzela po prostu na zasadzie. Ten koleś mógłby nas odjebać, a my po prostu to jest tak, jakbyśmy Mateuszowi dali hantla 2 kilo. To co to jest w ogóle? Ja nie wiem, co my mamy w głowie, nie? Albo jest... jemu na miastkę miłości. To jest. Wiecie, że ta impreza by nigdzie indziej nie wyszła z takimi tematami jak tutaj. To jest brak ojca, bicie kobiet. Łódź się cieszy. I tym kurwa robi pozwolenie, żeby trzymać te shotguna na chacie. No, on mieszka w bloku na parterze i będziesz shotgunem siedział. To jest na sportowo. Bez gitu. Zajebałeś ją? Tak, ale to był sport, a to przepraszam, to nie było tematu. Stare baby się do wodki z lorentkami, on myśli o strzotkami. Słuchaj, jakbyś chciał kogoś zajebać, to błagam cię, nie rób tego, bo po tym, jak nas będą przesłuchiwać, to się nie wyprzemy, że nie wiedzieliśmy. Jak to będzie trochę, jak mogliśmy reagować. Gosia, jak się czujesz z tym, że twój konkubent będzie miał klamkę, będzie załaził z klamką? Lubię ryzyko. Tak, to jest kurwa bardziej reakcjonujące od seksu, nie że wieczorem ten, tylko chuj, może rano nie wstanę, ja pierdolę, jakie to jest, super to jest, to był super czwartek i wystarczy. Spokojnie, ja swoją trzymam w sypialni, także swoją broń czy masz? Swoją broń czy rakietę? Nie, broń. Ciebie. Broń, też masz broń? Kilka. Stary, go rozumiem, że on ma broń. On patrzy w lustro i ma takie, coś by się przydało. Patrzysz na tą wersję, kurwa, biegu, Hulka, jeszcze mi mało. Wiesz, jest jakiś moment, kiedy trzeba przestać. Trochę stary. Tak, jakby jego stary wracał wieczorem do chaty i powiedział, no jeszcze jedno piwko. Jakby... Jest jakiś... Ja myślę, następne, co on zrobi, to pozwolenie na jakąś wyrzutnię rakiet. Bez kitu, jakiś miotacz ognia. Ale strzelasz też sportowo na strzelnicę? Ja mam kolekcjonerskie. Kolekcjonerskie. Kurwa, ile jest tych pozwoleń? No jest. Zaraz ktoś stanie z tyłu i powie, ja mam fioletowe. Co to znaczy? Takie jest, że one kurwa wszystkie są wymyślone, te pozwolenia. Ja mam kolekcjonerskie.
Wysoki A ty sądzie? Jakie masz, kurwa, dokładne pozwolenie na broń? Ale strzelasz w ogóle, czyli tylko ją masz, czy używasz tej broni? Znaczy nie czuj się przesłuchiwany. Ale strzelasz gdzieś tam, czy... Co tam? Na szczelnicy, czy gdzie? Z bratem, bo on też strzelał. Że co? Z bratem, bo on też strzelał. Tak? W ten sposób, że stajecie do siebie tyłem i... 10 kroków, kurwa! To i ten, kurwa, z tym pistoletem do tej, do w kiblu. Zabiłem cię! Ale ja nie mogę temu przeżyć, że skurwysynom, które mają broń, daliśmy tutaj, masz Jasnorzeską, tam Pawlikowską, a tutaj, że miejsce w talecie. Ale powiedz mi, z bratem jak strzelacie? W sensie na szczelnicy, czy na przykład gdzieś idziecie, wiesz, w pole? Na szczelnicy. I co, i relaksuje ciebie to? Jestem ciekaw, czy to jest coś, co relaksuje? To o to chodzi, czy... Co to znaczy urwi łapka? To jest obrzyd. A, Urbiłaczy. Obrzym, to wiem, grałem w The Last of Us, taki potężny skurwiel, no. Wiesz, że ja tym zombiaków zajebałem. Też byście się mogli trochę mnie bać, kurwa. Naprawdę, jak zdejmę, jak zejdę z tej sceny i sobie odpalę playa, jestem nieobliczalny. Urwi łapka to brzmi, jakbyś komuś urwał łapę. Urywa łapę. Urwi łapka to brzmi, jak jego kumpel, z którym kiedyś strzelał. Broń się nazywa urwi łapka, bo ci urywa łapkę. Co pan urwał? Łapkę. Krew tryska. O. Ścięgno upadło. O. Podoba mi się taka nazwa. Ocieplanie wizerunku broni. Na zasadzie tak. Tutaj masz co to? Pistolet? Nie, szczelątko. Takie główko rozpierdalacz. To jest taki... Co on robi? Rozpierdala głów. Beskitu, czy to kij baseballowy? Nie, czy podpadka? Spokójcie się, wytniemy to, kurwa, je. Ale czyli ten obrzym to jest urwi łapka, bo to strzelasz i to cię odrzuca w chuj, nie? To jest jak shotgun? To jest krótki shotgun po prostu. Jest odrzut pewnie większy niż na shotgunie. To jest taka krótka dubeltówka. Krótka dubeltówka. Podoba mi się, stary, podoba mi się to, że zacząłeś mnie traktować w pewnym momencie jak typa, który się zna. Za to ci bardzo dziękuję. Ja myślę, że... A chciałbyś kiedyś kogoś odjebać? Nie patrz na mnie. Nie, ja jestem pewien, że to nie jest przemocowe, tylko to było mega romantyczne. W zasadzie, kochanie, wybierz sobie jednego z tej dwójki. Którego ten? A ktoś jeszcze strzela z broni? Czy może cała Łódź jest taka? Może ja jestem taki zdziwiona, a wszyscy w Łodzi... Kurwa, koleś, my wszyscy mamy klamki. Jakby o co ci chodzi? Przyjechał z Poznania, pojebało go, kurwa. Wy macie rogale świętomarcińskie, my klamki, to jest normalne. Zaraz typ Kalasznikowa z nogawki wyciągnął, bo ja tu coś mam. Takie. Kurwa, naprawdę, stary, ja nie chcę, żeby na nasz crowdwork przychodzili ludzie, którzy mają pozwolenia na broń. Nawet kolekcjonerskie. Nie, bardzo ciekawe hobby po prostu. Byłaś raz na szczelnicy? Namówił ciebie Mateusz. A długo cię namawiał, czy... Aha, to był prezent dla niego. Na 40 urodziny go zabrałaś? Kurwa, koleś, nieźle wyglądasz jak na 40. To co ty robisz wcześniej, że już jesteś emerytowany? Byłeś w wojsku. Kurwa, to jest takie, czy mógłbym się bardziej bać. Ja, koleś ma broń, jest potężny i był w Afganistanie, kurwa. Ja se z nim gadam na luzaku, a on 5 talibów rozjebał. A chciałbyś być naszym ochroniarzem? Słuchaj, trzeba się z nim skumplować, to nie ma innej rady. Nie ma innej rady. Mieć Mateusza po swojej stronie, to ja bym się wtedy nawet Kacpra nie bał. Mam stówę. A ile byś chciał kasy za to, żeby kogoś odjebać? Ty nie masz stówy, bo mi oddałeś, więc... Za darmożkę. Za darmożkę. Ale o, sporo takich osób, które ty byś odjebał za darmożkę. No ale jacyś wspólni znajomi? Wszyscy ich znamy. A chyba jak, wiem, jakieś takie chodzi. Osoby znane po prostu z telewizji, coś takiego. To nie ty, Michał. To nie ty. Ty nie jesteś znany z telewizji. Nie pochlebaj to. Jest tak, to tak boli, jak mi dopierdala. A ty byś chciał kogoś, Kacper, odjebać? To zabrzmiało bardziej, kurwa, creepy niż jego. Tak, to zabrzmiało dużo bardziej creepy, bo Mateusz jakby, wiesz, bekujemy sobie, a Kacper powiedział, nie, to jest prawda, to ja wiem, że chuj wie, co wy planujecie, nie wciągniecie mnie w to. Ja nie chcę nikogo odjebać. Bardziej ufam typowi, który mówi, że odjebę 10 osób, niż ty, który mówisz, nie.
ja nikogo. Jakby ich pojedynek zrobić tutaj na przykład. Strzelecki. No to kurwa Gosia by była do wzięcia. Ale ona lubi ryzyko. Ona lubi. W ogóle jest temat świąt. Może porozmawiamy o święta w końcu. Tak. Nie z tobą, kurwa. Porozmawiamy o święta, ale bez was. Wyobraźmy sobie, że wy jesteście jak Święty Mikołaj. Nie istniejecie. A kto nie lubi świąt, może takie pytanie? O, Mateusz nie lubi. Kurwa, że ty żeś się Grinchem okazał. Czemu Mateusz nie lubi świąt? Od listopada pierdolą o świętach, czyli bardzo ci się podoba pewnie, że zaczęliśmy mówić o świętach. No to jest prawda, długo pierdolą o świętach. Nie? Ale same Wielka święta... Wielkanoc jest lepsza. Wielkanoc jest taka, dobra, umarł z Marfrychsta, o chuj wam chodzi. W sensie, trzy dni wcześniej i tyle, ale to w świętach bardzo dużo pierdolą. A masz już prezenty kupione? No pomyślałem, że już masz, bo ci jeden daliśmy. Fajnie, jakbyś dał tego audiobooka mamie. No to już masz. A jaki... Jaki, Mateusz, najgorszy prezent dostałeś w swoim życiu? Jeśli był od żony, to nie mów. Nie, nie od ciebie. A może byśmy dali mu powiedzieć? Ale to właśnie ona, nie ode mnie. To matka mi kazała kupić. Takiego wielkiego kabana to się za mało boisz. Jaki był najgorszy prezent, Mateusz? Nie mam nic do powiedzenia, bo wykluczyłeś moją możliwość. Wykluczyłem twoją możliwość. To może być od żony. Dodałem możliwość. Nie, żona ma najlepsze. Żona, najlepsze? Dobra, okej, okay, zmieniamy pytanie. Jaki jest najlepszy prezent, jaki dostałeś? Moje dzieci. Dzieci twoje. O chuj, to był prezent? Nie zrobiłeś ich? To jest pojebane, że... Ja już was słyszałem, że nie można zwierząt dawać na Wigilię, ale dzieci to już jest przesada. Takie same, jak chciałeś, bliźniaki, tak, tak. Skąd masz? Na Piotrkowskiej leżały. Wszystkiego najlepszego, kochanie. On dostał duży, takie... masz dużo czasu? Okay. No już chuj tam. Dostał takie pudełko, co tu się rusza? Mogłeś mówić dalej. W złym momencie wszedłem, ale no też te same żarty ale miały humanitarnie, być. Normalnie w kartonie dziurki wywierciłaś, że miały jak oddychać, wszystko było elegancko. Jak w Łodzi to weź... Kurwa, co, ziomek ci na siłowni dał dzieci? W sensie, to już jest w ogóle popierdolone. Potrzymaj na chwilę. Ja pierdolę, wymienisz się w urklatyny za bliźniaki? Dobra. To jest rozsądne. Już miałem kurczę dupsko, ale wolę wychować dziecko. Zwróciłeś mnie na dobrą drogę. Ile lat mają wasze dzieci? Bo zakładam, że jednak wasze tak pierdolimy, ale... Kurwa, jakbyś teraz powiedział, nie, no masz rację, one nie były nasze. To był prezent tylko dla mnie. Nie dla naszej dwójki. Fajnie, że to był prezent i lekarz odbierał poród i nie było. Chcesz przeciąć pępowinę, tylko przetnij wstążkę. Swoją drogą to by... Dobra, nie powiem tego. A ile... Bo powiedzieć? Dobra, nie, bo już nie ma energii. No mów teraz, no. 6,3. Ile? 6,3. 6,3, usłyszałem 63. Ja usłyszałem też. Jego dziecko ma 63 lata, to musiałeś je dostać już jak miało 50, kurwa. Takiego dorosłego Jezuska, proszę. Opiekuj się nim. On ma 50 lat. To jest twoje, od dzisiaj to jest twoje dziecko. Nie, ale to była bardzo ładna odpowiedź. Najlepszy prezent, dzieci. Super. A co kupujecie dzieciom w tym roku? Prezenty. To mnie zaskoczyła. Kurwa, widzę, że się dobraliście na zasadzie silny i mądra. Nie przegadasz. Słuchaj, bo my nie mamy tyle pieniędzy, żeby nam nie wpierdolił. Może jednak... Ona po prostu tak... Ja ogólnikowe... mam tylko twoją stówę, nie wiem, czy to wystarczy. Ona daje ogólnikowe odpowiedzi, jest okej. Okay. Pracodawca, ile to będzie wypłaty? Pieniądze. I dobrze. Już ile nie będę się wpierdalać, aby pieniądze były. Jaki prezent? Jest jakiś konkretny czy coś? No co kupiliście na przykład w tym roku, co kupiliście dzieciom? Temu sześcioletniemu na przykład? Tej. Okej, okay, dziewczynka. Tej, sześcioletniej, dobrze. Dobra, bo myślałem, że dziewczynka, albo jesteś z Poznania. Jeszcze raz? Lalki LOL. Lalki LOL? A LOL dodajesz takie, jak się pisze na Messengerze. Lalki LOL. On po prostu daje jakąś taką chujową, wybrakowaną lalkę, ona jest taka smutna i mówi LOL. Beka. A chłopaku, kurwa, dziecku, mężczyźnie. Wolbur, chłopca. Chłopcu. Chłopcu, dajcie Iron Mana i też mówicie Iron Man. LOL. Ja dostanie Hulka. Hulka. Czy
czyli ty już nauczona tym, co ten ma, jakby stary ich opuścił was, to już jesteś zabezpieczona. Że będzie Hulk po prostu. Pobaw się tatą, proszę bardzo. Ale ja bym tak chciał zobaczyć ciebie, jak się wkurwiasz, i chciałem zobaczyć, że po prostu jesteś taki sam, tylko zielony. No on by się zrobił zielony. Nie chcę, nie chcę. Jak nasza stuwa, która by nie wystarczyła. Taki by był, taki by był zielony. A ile kosztuje taka lalka? Podejrzewam, że to jest twój drogie, co? Nie. Tak, ja wiem. Więcej niż można. To nie jest pocisk, to nie jest pocisk, to jest prawda, niestety. To jest niestety prawda. A my, kurwa, jeszcze prezent ci daliśmy. Ale jak tu? A to ja mam twojej żonie dawać prezenty? Będę się napierdalał! Tak jest! Bez dwóch na Mateusza! Michał, dzwoń po karetkę, będę się bił. Stary, jakbyśmy się we dwóch napierdali z Mateuszem, to różnica jedyna byłaby taka, że po prostu dwie minuty dłużej by nam spuszczał w pierdol. To jest krócej, bo by jebnął nami po prostu o siebie. To by różnica była taka, że żona by nie czekała w aucie, tylko faktycznie w środku jeszcze, bo to może się o trzy minuty przedłużyć, kurwa. By musiała pójść do toalety i ten. Czy pytaliśmy żono o imię? Kamila. Czyli nie pytaliśmy. Pytaliśmy? Nie. Chcesz wybrać sobie prezent? Mateusz mnie przekonał, żebyś jednak też... Tak, to jest moja świadoma decyzja, ale Mateusz... I Kamila, w jednym z tych prezentów jest lalka. LOL. Więc wybierz mądrze. Zajęcie brawami, Kamila. No co Kamila, jest? Można brawa. Ludzie. To nie jest łatwe. Dzień dobry, tak Kamila. Bardzo miło, tak wiesz. Kamila. Bierz na kolano. Największy. Zbierz na kolano, kurwa. Ty weź Mateusza na kolano. Wspaniaku, tak, kurwa. Kurwa, brać na kolano żonę Mateusza przy Mateuszu pojebało cię. To jest naprawdę... To będzie tajemnica. Beer pong! Beer pong! Niech ci Kamila... Niezręcznie. Bez przytulania może. Nie dotykałem! Nie dotykałem! Rączki mam tutaj, wcale... Mateusz, upierdol mi rękę, ale mnie oszczędź! Wcale zostaw mi nie... prawą do trzymania mikrofonu! Wcale mi nie stoi, wcale coś... Wcale mi nie stoi. Musiał krok za daleko. Jest flag całkowicie, nie dotykałem. Kurwa, Adam, ja się tak cieszę, ja nie myślałem, że twoje problemy z erekcją nas uratują. Wczoraj co innego mówiłeś. Ale wczoraj miałeś synderafin, chuju! Nie podnieca ci moja żona, kurwa. Jeszcze raz? Nie podnieca ci moja żona. Ale mi stało! Stało! Kurwa! Stoi, to jest taki mały, kurwa, przysięgam! Stanął! To jest namiot! Rzucaj piłeczkę, odbija! Normalnie jest na baczność, nóżka! Wszystko jest! Kurwa, Adam, muszę wrócić do tego tematu. Powiem ci szczerze, że jak Kamila tutaj weszła, ja pierdolę! Normalnie mi odjebało! Ja już sam nie wiem, czy mi stoi, czy nie. Mateusz, może ty zdecyduj. Podobało wam się, jakby jesteście usatysfakcjonowani? Czy jakby... To nie idzie na YouTube, czy jak na przykład za dwa miesiące zrobimy coś takiego, kupicie bilet? Tak! Dobra. Mateusz, wszystko jest okej, okay. Nie czujesz, że przesadziliśmy. Patrzysz, może wam dworki widzę. Dobra, poczekaj. Przypadkowo on tu jest. Rafał!